Alternatywy 4 to kultowy serial, który wciąż z nostalgią wspomina wielu Polaków. Nie wszyscy jednak wiedzą, jak smutny koniec spotkał jedną z gwiazd obrazu wyreżyserowanego przez Stanisława Bareję. Alternatywy 4 bawiły Polaków do łez. Serial opowiadający o losach mieszkańców nowego bloku na warszawskim Ursynowie przedstawiał uniwersalną historię, która trafiała do niezwykle licznych odbiorców. Nie wszyscy fani wiedzą jednak, jak smutna historia spotkała jedną z gwiazd kultowego serialu telewizji polskiej. Alternatywy 4 bawiły tysiące Polaków do łez. Choć serial był niezwykle popularny, to nie jedyna rola, za która widzowie pokochali Romana Wilhelmiego. Obok Stanisława Anioła, dozorcy bloku w Alternatywy 4, aktor wystąpił również jako tytułowy bohater filmu Kariera Nikodem Dyzmy czy Olgierd Jarosz w Czterej Pancerni i Pies. Poza tym mężczyzna ma za sobą szereg wspaniałych kreacji teatralnych i filmowych. Był niezwykle uzdolnionym artystą, dlatego jego nagła śmierć wstrząsnęła wielbicielami kina i teatru. Wybitny aktor ukończył szkołę filmową w 1958 roku i rozpoczął pracę w warszawskim Teatrze Ateneum, w którym przepracował blisko 30 lat. Bliscy Romana Wilhelmiego wspominają, że był on człowiekiem bardzo zdolnym i niezwykle charakterystycznym. Był określany jako aktor niezwykle emocjonalny i zaangażowany, a jednocześnie pełen groteski i humoru. W życiu prywatnym również miał dwie twarze. Miał jakby dwa oblicza, jedno, to śmiejące się, dla świata zewnętrznego i jedno, płaczące, w życiu prywatnym. Potrafił rozbawiać ludzi do łez. W momentach załamania, wątpliwości, i tylko w naszych czterech ścianach, pozwalał sobie na pokazywanie swojego smutnego oblicza. Tak naprawdę był typem ambitnego, lecz samotnego i, w pozytywnym sensie, zuchwałego bojownika, mówiła o aktorze jego druga żona Marika. Dalsza część pod galerią w Alternatywy 4. Roman Wilhelmi wcielił się w rolę Stanisława Anioła. Kobieta rozwiodła się z aktorem i wyemigrowała do Austrii. Zabrała ze sobą ich syna, Rafała. Aktor nie utrzymywał z nim bliskich relacji, a wkrótce syn zerwał z nim kontakt całkowicie. Po latach spotkali się na planie jednego z seriali w Wiedniu. Dzisiaj grzeje, jeden. Kelnerka myślała, że nikt jej nie widzi. W kuchni podniosła spódnicę i coś okropnego. Wszystko nagrano dwa. Jaruś z chłopaków do wzięcia się załamał. Ostry film dla dorosłych z jego udziałem trafił do sieci. Roman Wilhelmi zmarł nagle 3 listopada 1991 roku w wieku 55 lat. Jego śmierć zaskoczyła wszystkich. U aktora wykryto raka wątroby z przerzutami, ale mężczyzna nie przyjmował do wiadomości, w jak kiepskiej sytuacji się znajduje.
Walczył z chorobą do końca, niestety bój zakończył się szybko. Choroba zaatakowała nagle. To był rak wątroby z przerzutami do płuc. Kiedy byłem u Romka w szpitalu na 3 dni przed jego śmiercią, nie zdawał sobie sprawy z powagi sytuacji. Pamiętam, że dzwonił do Francji, by załatwić sobie angaż. Chciał osiąść w Paryżu, to były takie czasy, byli tam już i Przoniak, i Seweryn. W kalendarzu wciąż notował daty spotkań, powiedział brat aktora w rozmowie z dziennikarzami Super Expressu. Screen Alternatywy 4 zobacz także, źródło, TVP Info nie przegap żadnych najciekawszych artykułów. Kliknij i obserwuj Pikio. PL na Google News.